Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach Końcowych i słuchajcie, dzisiaj będzie taki trochę nietypowy odcinek, bo tak, nadrobimy bonusy, mam jedno ogłoszenie takie organizacyjne tutaj, a też z racji tego, że jest Radek, to mam też pytanie do ciebie o pewnego newsa i to tak sobie zrobimy poza konkursem. Więc dobra, to lecimy, słuchajcie. Po pierwsze, zacznijmy może od jednego z pytań, które dostaliśmy na Tip & Donation, bo to jest pretekst do tego, żeby coś tutaj ogłosić. TBD nam pisze do nas, rekompensata za słuchanie na Spotify. Dzięki za wszystko, w szczególności Dungeons and Dragons. Bonusowy link do obrazka. Pozdrowienia dla Radka. Okej, to ja może zerknę za obrazek. Znaczy, ja bym zobaczył, czy to jest coś cenzuralnego, coś, co możemy pokazać w ogóle. Ja jestem, wiesz, wszystkiego się można spodziewać po was. No jasne, to za każdym razem boję, jak mail przychodzi. Okej, nie działa, więc... Więc już masz wirusa, wiesz, już teraz będąc teraz wykakiwać te pop-upy i wisienki. Nie wiem, wiedział, co to jest, co się dzieje, jak takie coś wyskakuje. Nie, wcale nie było, wiesz, tak 15 lat temu u ojca w pracy. Okej. Okay, trzeba było cały system stawiać, ale nieważne, dalej. Próbowałem na różne sposoby, ale coś nie ten, odpala się, że no, nie ma takiej strony, także jeśli autor podrzuci linka w komentarzach, no to będziemy wdzięczni. Pozdrowienia dla Radka, tylko dla Radka najwyraźniej, ale no trudno. Trzeba się zasłużyć. Lubię te momenty, kiedy jestem pozdrowienia tylko dla Radka, też wtedy czuję taki wyróżniony mocno. Nie bójcie się, wiesz, pozdrawiać Radka. A odnośnie wersji na Spotify, ogólnie wersji podcastowej, to tak. Ostatnio jak założyliście, są pewne opóźnienia z tym związane, w związku z tym, że no, ja mam sporo rzeczy na głowie i ostatnio też jakby reszta ekipa ma różne rzeczy na głowie, nie? I na przykład, no ostatnio na przykład montowałem odcinek, no bo Oskar w tym czasie zajmował się robieniem odcinka sesji dla Spalmy, to także, no wiecie, trochę tych obowiązków przybyło, no ale w związku z tym te podcasty idą troszkę na ostatnią pozycję tutaj w rankingu potrzeb, nie? W rankingu tych priorytetów. Ale wiem, że część z was regularnie nam dajecie znać, więc wiemy o tym, z tych podcastów korzysta, znaczy słucha nas w wersji podcastowej, bo po pierwsze na przykład no, nie ma wtedy do czynienia z reklamami, po drugie no, może sobie słuchać w podróży i jest powiedzmy dużo wygodniej. A może część po prostu preferuje. I teraz wiem, że jest część osób na przykład, która wspiera nas na typie donation, czy w jakikolwiek inny sposób i liczy na to, że te podcasty będą, natomiast no są z opóźnieniem. Więc okazuje się, że Anchor ma też model wspierania twórców. Więc możemy się umówić tak, że jeśli macie życzenie nas wspierać i tutaj pomagać w rozwojowi naszego małego projektu i jednocześnie wspierając nas, liczycie na to, że ta wersja podcastowa będzie, w sensie, że będzie, że odcinki będą wrzucane regularnie. I mówiąc regularnie, mam na myśli realnie patrząc, powiedzmy, najpóźniej dzień po, nie? Po premierze. Powiedzmy, że wieczorem publikujemy materiał na napisach, rano wtedy na przykład pojawia się wersja podcastowa. To możecie to wsparcie bezpośrednio umieścić właśnie w stronę podcastów. I wtedy, no wiecie, dla nas to będzie oczywiste, że jeśli ktoś nam daje pieniądz, żeby ta wersja podcastowa była, no to wiesz, jakby no już wtedy nie ma wytłumaczeń, tak? Jakby ta wersja podcastowa na naszej liście priorytetów, która jest związana oczywiście z tym, w jaki sposób zarabiamy na napisach, no podskoczy wyżej. Więc słuchajcie, możecie wejść sobie na Anchor FM. Macie w opisie w zasadzie no stronę, naszą stronę podcastową na Anchorze, nie? I tam możecie sobie użyć przycisku. Na samej górze, zaraz pod naszą nazwą podcastu i opisem są trzy przyciski. Listen on Spotify, Message i Support. No i jak klikniecie Support, to pojawi wam się okienko z trzema opcjami subskrypcji co miesięcznej, za $1, za $5 i za $10, no i zostawiamy to wam, za ile chcecie nas wspierać. Macie także dwie opcje rodzaju płatności, za pomocą Google Pay i za pomocą karty waszej płatniczej. Przetestowałem tylko Google Pay na razie i działa wszystko ok, więc nie powinno być problemów. I no generalnie wiecie, no możecie zasubskrybować to na miesiąc, dwa i powiedzmy zakończyć subskrypcję w dowolnym momencie, już to od was będzie zależało. Generalnie z naszej strony to wygląda tak, że jak będziemy widzieli po prostu, że jest jakieś grono osób regularnie powiedzmy finansujących tę opcję, już nawet nieważne jaką kwotą, po prostu żebyśmy widzieli, że jest jakaś grupka osób, która jest chętna i jest na tyle zdeterminowana, że jest gotowa tutaj wspierać kanał w ten sposób finansowo, no to dla nas to będzie sygnał, że te podcasty koniecznie muszą być publikowane regularnie i na czas. Tak, a tutaj jednak ile nam czasu zostaje, to jest też masakra, nie? No. Żeby przeznaczyć go na takie coś, nie? Jak wczoraj sesję nagrywaliśmy, to też zeszło 6 godzin prawie ze wszystkimi sprawami organizacyjnymi, no właśnie, z nagrywaniem dwóch sesji, to jest...
Tam, no. Ale piękna rzecz, żeby nie było. No, natomiast, no tak jak mówię, będę o tym wspominał, też nie nagrywam jakiegoś osobnego materiału o tym, i, bo wydaje mi się, że skutecznie będzie po prostu w paru kolejnych materiałach wspomnieć o takiej opcji. No i zobaczymy. No jeśli będzie zainteresowanie, to mówię, no to wtedy te podcasty nam u nas na tej liście priorytetów podskoczą. No jeśli będzie zainteresowanie, no to zostanie tak jak jest, ewentualnie pokombinujemy może nad jakąś inną metodą. To tyle, jeśli chodzi o tę kwestię. Dziękujemy jednocześnie za wsparcie i za tego tipa. Kolejna rzecz. Dobra, to teraz pytanie ode mnie poza konkursem dla Radka. Wczoraj się pojawiła bardzo ciekawa informacja w związku z tematem, który już poruszaliśmy w jednym z materiałów newsowych, czyli z Wilkołakiem, z Ryanem Goslingiem. Wczoraj pojawiła się informacja, że najpewniej ten film wyreżyseruje Lee Whannell, który no już tutaj pokazał, co potrafi przy okazji oczywiście Niewidzialnego Człowieka, no ale też poprzedniego filmu był całkiem niezły. Szczególnie Upgrade, który chyba jest na Netflixie wciąż do obejrzenia, więc jeśli ktoś nie nadrobił, no to warto. No i co myślisz o tej kandydaturze? Kurczę, nie, to jest znakomita rzecz. Oj, nie spodziewałem się tego, że akurat jego do tego dobiorą po Niewidzialnym Człowieku, nie? Bo myślałem, że będą zmieniać bajdy, nie? Że właśnie każdego tego z tych klasycznych potworów, jeśli mają robić nowe wersje, to ktoś jednak inny do tego podejdzie, nie? Bo też myślałem, że Whannell będzie już miał tak pewnie zabalony grafik, bo on teraz no jest coraz bardziej uswytywanym nazwiskiem, nie? Że ten projekt akurat sobie odpuści, że coś innego zrobi. Ale teraz, jak się pojawiło, że on to będzie robił, no to wydaje mi się idealnym człowiekiem na tym miejscu, nie? No bo już Niewidzialny Człowiek, to było fantastyczne podejście do takiego już, wiesz, wychwytanego tematu, nie? Żeby coś nowego powiedzieć. I wydaje mi się, zresztą Upgrade tak samo, nie? O tych, wiesz, futurystycznych rzeczach, o wszczepach, o tym właśnie, jak człowiek z technologią działa, nie? I ten cały wydźwięk na koniec też był fajnym, świeżym komentarzem na temat tego właśnie, jak człowiek, wiesz, z technologią będzie współżył i współpracował w przyszłości. Wydaje mi się, że kurczę, jego Wilkołak może też być czymś zupełnie świeżym, że w końcu odejdzie od tych rzeczy, wiesz, że stara cyganka rzuca klątwę i trzeba bić go po głowie, wiesz, srebrną laską i tak. Wtedy, wiesz, Wilkołak umiera. No bo tak naprawdę to, co zrobił od Kapitana Ameryki. Joe Johnson. Tak, Joe Johnson ze swoim Wilkołakiem. Była taka mega klasyczna powtórka, nie? Nic tam nie było nowego dodanego. I w momencie, kiedy powinno się coś zrobić nowego z tą historią, nie? A wydaje mi się, że po tym czasie, jaki minął, i bardzo dobrze, że wyszedł ten film Johnsona, bo to już zupełnie zabiło tą klasyczną konwencję, nie? Że niech sobie te Wilkołaki stare, wie, z Lonnym Chaneyem Juniorem, te zostaną w tych czasach, kiedy były, a teraz z tym trzeba zrobić coś zupełnie nowego i wykorzystać to, co się dzieje, wiesz, współcześnie, jakieś nawiązania właśnie do sytuacji na świecie, nie wiem, może spokojnie, nie wiem, ja bym Wilkołaka jakoś powiązał, wiesz, z problemem tego, co się dzieje z imigrantami, czy coś w tym stylu, nie, bo to jest jednak, jest to wyobcowanie, te przemiany, ta, wiesz, to odrzucenie w jakiś sposób, nie, i kurczę, na tyle sposobów fajnych to można ograć, nie, delikatnych, żeby pokazać ludziom pewne rzeczy, wytłumaczyć, no bo tak jak te klasyczne filmy, one też miały ci pewne rzeczy tłumaczyć, nie, szczególnie, nie wiem, Frankenstein, Dracula, nie, były też, wiadomo, że to były gotyckie potwory, ale miały ci też coś o człowieku powiedzieć, nie? To jest taki, wiadomo, przerysowany sposób. I dzisiaj to jest tak bardzo potrzebne i te postacie, wydaje mi się, że dalej mają tyle energii w sobie i tyle pomysłów jest na to, że Whannell jest idealnym nazwiskiem do tego. No, jest ciekawe, że ten Wilkołak tak często jest tym projektem, po który Hollywood sięga najwcześniej albo wcześniej niż po inne, mimo że wydaje się trudne do ogrania, nie? Już nie sięgając do jakichś tam zamierzchłych czasów, aczkolwiek no nawet w Uniwersalu Wilkołak był tym, czy The Wolfman był tym filmem, który no rozbudził na nowo jakby zainteresowanie potworami w latach 40., nie? Po tym jak w połowie 30. troszkę no to zainteresowanie spadło. Potem miałeś w latach 90 była ta cała wielka fala robienia potworów Uniwersalu w klasyczny sposób, w taki wysokobudżetowy sposób, nie? W taki rozbuchany tutaj z Draculą, oczywiście Coppoli, Frankensteinem Branagha. Wiecie, jeszcze wcześniej jak masz ten amerykański Wilkołak w Londynie, nie? Z tego Landisa, to też było takie zupełnie inne podejście, tak na modłę lat 80, później Howling wyskoczyło, które też było takie dziwne, a w latach 90 mamy tego Wilka z Nicholsonem, nie? Tak, tylko właśnie ten Wilk był troszkę taką... Jakby no, Sony, które robiło chyba ten film, o ile dobrze kojarzę, bo wtedy jakieś powodu Sony robiło te potwory Uniwersal był zainteresowany swoimi potworami. Jakoś nie mieli prawa do Wolfmana, przez to, że to nie jest na podstawie żadnej książki konkretnej, no to oni tak bardzo odbiegli od tego, wiesz, od tego oryginału mimo wszystko w tym filmie z Nicholsonem. Więc właśnie to jest śmieszne, że tak, że w ramach tej fali był ten Wilk, ale potem po jakimś czasie Universal stwierdził, kurna, zróbmy jeszcze raz, nie? Zróbmy po swojemu, bo wyszło nam z Mumią i Universal wtedy zrobił naprawdę dobrą robotę z tą Mumią, gdzie wziął, wiesz, tą klasyczną historię.
historię, ale jakby wyciągnął z niej ten aspekt przygodowy, nie? Z której może, którego nie było może w tej pierwszej części, ale w tych kolejnych już z Carisem już jak najbardziej, nie? I to wyszło, więc najwyraźniej stwierdzili, że dobra, to zrobimy to samo z Wilkołakiem, tylko że oni to zrobili znowu na tym modłę, którą robił Sony w latach 90., nie? Z dużym budżetem, znaną obsadą i to wyszło takie właśnie jak z poprzedniej epoki, nie? Taki przepych miał być, właśnie niby wysmakowany, wiesz, te zdjęcia, powolna akcja. No i wyszło jak wyszło. To już był film, wiesz, który nie było widza w tym momencie na to, który chciałby to obejrzeć, nie w takiej formie. No właśnie. I teraz, co ciekawe, jednym z tych pierwszych filmów, które, no, mam nadzieję, zwiastują nam kolejną falę ciekawych adaptacji tych podwójnych Uniwersalu, no znowu jest tutaj Wilkołak, nie? Gdzie też wyobrażałbyś sobie, że o tym wspominaliśmy, że potrafiłbyś sobie wyobrazić parę innych postaci, które łatwiej było zaadaptować, nie? A idą najwyraźniej tą drogą, więc spokojem, ja się cieszę. Tak, bo to, jak były te newsy, właśnie te pierwsze z Goslingiem, nie? Że tam właśnie ten jego też ten plan na postać i te wszystkie rzeczy, tam było, że nie to, że to ma być taka wersja trochę Nightcrawlera, nie? Tego z Gyllenhaalem, tylko z Wilkołakiem, nie? Że on ma być właśnie jakimś dziennikarzem, który poluje na te tematy, a jest równocześnie Wilkołakiem, nie? To też jest super podejście tego, jak wygląda dzisiejsze dziennikarstwo, nie? Jaki ma poziom? No, że to jest dosłownie, wiesz, zezwierzęcenie i coś w tym stylu. I jestem ciekaw właśnie, czy wiesz... Czy to jest tak, że Wanel miał fajny pomysł na to i jakby, wiesz, czy to była inicjatywa na przykład z jego strony, czy to... Bo jest jeszcze taka opcja, żeby po prostu Blumhouse nie za bardzo wiedział, komu zdać ten film i stwierdzić, no dobra, damy temu typowi, któremu wyszło raz, nie? Co nie jest najgorszym rozwiązaniem, bo ponownie, no, naprawdę utalentowany reżyser, ale do tej pory te ich projekty dostawali zupełnie różni twórcy, więc wydawałoby się, że był na to jakiś konkretny pomysł. Mam nadzieję, że po prostu, wiesz, jakby to co Wanel miał do zaproponowania, kliknęło tutaj z tym, co Gosling wymyślił, bo to zdaje się, że od niego jakiś tam pitch wyszedł. No i wygląda fajnie, nie? Kurczę, znowu jak dasz na plakacie reżyser Upgrade i Zielonego Człowieka i Ryan Gosling jeszcze, to myślę, że zainteresowanie będzie tylko rosło, nie? A jednocześnie to też będzie pewnie mały film bez właśnie niepotrzebnego rozbuchania, więc no, żyjemy w tych czasach, kiedy filmy się robi tanio i wtedy się ludziom podobają, no. Tak, bo Gosling i Wanel, oni są chyba w podobnym wieku, tak mniej więcej, nie? Że no, pewnie też podobna wrażliwość i wydaje mi się, że to może być fajne połączenie. No, a Wanel zresztą pracuje teraz nad serialową wersją Upgrade. Co też jest dosyć ciekawe, bo to jest fajny świat nawet, nie? Który został liźnięty tylko w tym filmie. Bawiłem się jak prosi na Upgrade, to jest tak dobry film, wiesz, i tak fajnie zrobiony właśnie wizualnie, nie? Te wszystkie ruchy, to jest tak dziwne. On wygląda 10 razy droższy niż jest, nie? Tak, dokładnie, ale to się tak super ogląda, wiesz, to był ten okres, kiedy wyszły w podobnym czasie dwa takie filmy, które zrobiły na mnie wrażenie, właśnie to, które było takie strasznie dziwne, nie? To właśnie wszystkie te ruchy, to jak właśnie tę technologię pokazują i Annihilation tego Alexa Garlanda, nie? To właśnie kolorki, te dziwne świata, nie? I mówię, ale można jeszcze, wiesz, z tym sci-fi zrobić fajne rzeczy, nie? Że to jednak po tym całym zalewie tych filmów, wiesz, remake'ów, tych filmów z lat 80. na przykład, wszystkie te Pamięci Absolutne i wszystkie te pierdoły, które wyglądały jak na jedno kopyto, które były praktycznie nieoglądalne, nagle znowu wchodzą te rzeczy, które mówisz, wow, ile z tego można jeszcze wyciągnąć, nie? Zaraz mamy Denisa Villeneuve'a i tyle jeszcze fajnych nazwisk. I to, wiesz, no właśnie musiał przyjść to przesilenie takie, nie? Musiałeś dostać jakiś cały ciąg tych wysokobudżetowych, nudnych filmów science fiction od Hollywood, które ściągały coraz mniejszą grupę ludzi do kin, więc w końcu nawet Hollywood stwierdziło, że dobra, to nie robimy tego. Też musieli zabić wysoki budżet, nie? No i dopiero się zrobiło miejsce na, wiesz, na twórców, którzy mogą za mniejsze pieniądze robić dużo ciekawsze rzeczy. Przez to, że są za mniejsze pieniądze, to też te wytwórnie im się nie wtryniają w pomysły, nie? No dobra, to tyle jeśli chodzi o moje pytanie. I odhaczmy sobie w takim razie jeszcze te bonusowe rzeczy. Z czego większość to są bardziej komentarze niż pytania, no ale zróbmy to. Bruce Lee? Chyba Bruce Lee. Może i Brandon, ale jest tylko B i kropka, więc chyba Bruce Lee. Stu Tim Curry, syn Rambo i Heather Langenkamp. Okej, bardzo podoba mi się ten pseudonim. Radek, twój post 7 lipca o człowieku, co wyhodował największą cebulę na świecie, to prawdziwe złoto. Zrobił mi dzień, jest najlepszą rzeczą, jaką ujrzałem w lipcu. O, jak świeżutkie pytanie, dobrze, że przesunąłeś, bo no. Ja jeszcze tym żyję, wiesz, to mi informacja się dowiedziała. Nie, wiesz co, to była w ogóle dziwna sprawa, bo teraz ostogram w tego, w The Last of Us po nocach jeszcze, nie, żeby skończyć, jestem naprawdę mega wciągnięty, już jestem pod sam koniec, nie, jestem, ale o tym będziemy jeszcze gadać, będziemy mieli dyskusję. No, będziemy, no. I w ogóle wpadłem w taki tryb, że, wiesz, chodziłem tam po tych wszystkich krzakach i tam dużo, dużo czasu spędzasz, nie, na tym skradaniu się, ja tak lubię, wiesz, po cichu chudku, wiesz, tam za plecy i atakować, ale siedziałem w tych krzakach i zaczęły mnie interesować te krzaki, w których siedzę, nie?
zacząłem szukać w necie informacji. No, informacji. Siedzisz, to tak. Tak, 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 ale wiesz, zacząłem szukać informacji, jaki to jest rozrost, wiesz, ile to tam czasu potrzebuje, żeby się tak rozrosnąć, czy tam dobrze działa fauna i flora w tym świecie, nie? Bo tam sobie poczułem, jak te pnącza oplatają budynki. Wszystko mnie ciekawiło, nie? To jest takie, że jak człowiek, który wejdzie do, nie wiem, do ogrodu botanicznego, nie? I wszystko ma swoje nazwy i mówisz, teraz muszę wszystkie te nazwy sprawdzić, nie? Muszę wiedzieć, jak to rośnie, gdzie to rośnie, skąd to się wzięło, wiesz, czujesz taki w ogóle połączenie z naturą, to jest niesamowite, nie? I zacząłem to googlać. Jakimś trafem, wiesz, z linku na link, z kliknięcia na kliknięcie, trafiłem na ludzi, którzy hodują wielkie warzywa, nie? I to jest najpiękniejsza grupa ludzi, bo nie masz innych tak szczęśliwych ludzi. Możesz powiedzieć, że ludzie, którzy, wiesz, na przykład oglądają, wiesz, filmy Marvela, się bardzo cieszą, jak tam się rzeczy dzieją, jak kapitan łapie młot. Łapanie młota to jest nic przy gościu, który największą brukię na świecie wyhodował, nie? Ale jeszcze lepsza rzecz, bo zacznę najpierw od tej brukwi, zanim dojdę do pana od cebuli, który jest mistrzem świata. Ten typ od brukwi w 2013 roku zrobił 54-kilową brukwię i tu już tam miał te zdjęcia, gdzie się cieszy, nie? I wszyscy się cieszą, wszystko fajnie. On w ogóle jest takim walijczykiem, który ma taki dziwny głos, takie dziwne podejście walijskie, tak, o, jesz, jo, tutaj, wiesz, moja ta brukiew największa, nie? I super, fajnie. Ale jeszcze lepsze, ktoś mi wkleił linka, że jak Snoop Dogg usłyszał o tym, że facet wyhodował największą brukiew, to Snoop Dogg, wiesz, nakręcił wideo na tle oczywiście marychy, nie? Że wow, wiesz, że super jest fan walijczyk, że ma taką brukię wielką, nie? Że Snoop Dogg chce go poznać. Snoop Dogg go zaprosił na imprezę VIP-owską, gdzie, wiesz, coś, działy się rzeczy. I później był wywiad z tym gościem, nie? To jest taki starszy pan walijczyk, nie? Taki zakręcony. I kobieta go tam pyta, że co tam się działo, nie? A on, no, co się działo, nie? Ona, czy tam, mam nadzieję, że tylko tabako, wiesz, no, tytoń, nie? A, no, wiesz, on tak podchodzi, że może nie tytoń tylko, nie? I cały wywiad trzymał tą legitymację VIP-owską w górze, nie? Nie wiem, czemu z nią przyszedł. I w komentarzach na YouTubie było, nie, że podobno jest legenda, że do dzisiaj trzyma tą legitymację, nie? W górze. Ale wiesz, i masz tego ucieszonego Snoop Dogga, który chce spotkać, wiesz, za wszelką cenę chciał spotkać gościa, który wyhodował największą brukiew, i jest jakiś walijczyk, który życie, całe życie żył gdzieś tam na obrzeżach tej Walii i hodował te wielkie warzywa, który nagle się spotkał, wiesz, ze Snoop Doggiem, nie? I mogli sobie wypalić razem, gadając o tym, jak wyhodować wielką brukiew. To jest tak niesamowita rzecz. Ja wiem, co Snoopowi chodzi po głowie. Bo dokładnie o to były pytania. Snoop go pytał, czym nawozić, wiesz, żeby mu tam te snoopowskie, wiesz, rzeczy do wyhodowania rosły. Wiesz, jak on zobaczył tą brukę, bo od razu miał w głowie, wiesz, takie przeliczenia matematyczne, nie? Jak ten, znaczy, jak to było ten typ... 2 plus 2, tak? Tak, te 2 plus 2, jak z Pacific Rim, tylko właśnie 2 plus 2, nie? To wielkie obliczenia. Jak wyhodować, wiesz, to największe? Bo masz gościa, który ma prawdziwą moc w rękach, wiesz, może wyhodować wielkie warzywo. To może wszystko wielkie wyhodować, nie? Ja jestem zachwycony tymi ludźmi. Jak szukałem tam jeszcze innych zdjęć, nie? To masz tych, którzy wielkie ogórki hodują, nie? Masz jakieś tam siłacza, który z wielkim ogórkiem pozuje, nie? Masz, takie masz zdjęcia na tych sesjach wielkich, wiesz, warzyw i owoców, nie? I doszedłem do tego gościa, który wyhodował tą cebulę, nie? I to jest największa miłość na świecie. To wygląda, Jezu, jakbym zobaczył film Disneya, wiesz, w stylu tej świnki Babe, nie? I to wygląda dokładnie jak Babe, tylko z gościem, który ma wielką cebulę. On ma jeszcze taką tą twarz disneyowską, ten pan, nie? Taki ucieszony, taki trochę kurczakowata twarz, wiesz, tak szczęka wysunięta do przodu. I jest taka miłość na twarzy. W ogóle te sesje były tak, że ja myślałem, że to jest wszystko jedna sesja, nie? Że po prostu, wiesz, różne kąty, ale nie, on ma tam zmienione ubrania. To, wiesz, to są inne dni zupełnie. Jakieś czasy robi tak. Tak, okay. Że on cały czas biegał z tą cebulą i sobie robił zdjęcia. I nie, no, naprawdę są tak sensualne. No i właśnie ja wyglądam i... Widzisz, ja, wiesz? Nie, że wiesz, jak on ją trzyma, całuje, wiesz, jak dziecko ją nosi, nie? No to jest totalnie jakby wnuka tak nosił ze sobą, nie? I tak, tak siedzi na kolanie z... Widzisz, pokazuje... widzisz, zobacz jego twarz. Widzisz, jak to jest szczęście, że on wyhodował to warzywo, nie? Że to jest coś, co mu się udało i on jest najbardziej szczęśliwy. To jest w ogóle takie brytyjskie szczęście, taki Richard Attenborough, który ogląda te żółwie, które sobie tam pływają od tysięcy lat, nie? I on widzi, że to jest piękne. I tak samo ten typ, który widzi tą cebulę. I mówię, spędziłem chyba 3 godziny na szukaniu tych ludzi, którzy się cieszą, że wyhodowali wielkie rzeczy. I zacząłem się uczyć, wiesz, że tam trzeba tutaj na przykład dołożyć jakieś wodorosty do tej brukwi, żeby wyrosła taka. Jakimiś robakami trzeba ją karmić, które tam zwiększają jej żywotność, coś takiego. To jest cudo. Jak ktoś chce się dowiedzieć czegoś o życiu, to niech sobie o tym poczyta. Właśnie kupiłem sobie książkę o łące nawet, żeby się dowiedzieć teraz, jak rzeczy na łące rosną. I dalej brnę, wiesz. I to wszystko dzięki The Last of Us, który jest fantastyczną grą. Ale o tym jeszcze porozmawiamy. Jakby co, to ja to wszystko staram się weryfikować na bieżąco i to jest totalnie prawda. Właśnie patrzę na ten nagranie z pana z legitymacją. Bardzo ładna legitymacja zresztą. Też tak, ale też widzisz, on cały czas tak trzyma, jak zafiksowany na tym, żeby ją pokazywać. I słyszysz jego głos? Masz tam słuchawkę? Tak. Słyszę, jak on się wypowiada.
wypowiada, nie? Tak. Taki, to jest piękna bardzo, rzecz. Bardzo ładnym akcentem. I widziałeś wejście Snoopa, nie? Jak ten pan, a najlepszy jest ten gość na początku wiadomościach. On ma takie oczy, wiesz, wywalone, co się dzieje w ogóle? Co oni mu każą czytać w tych wiadomościach, że Snoop Dogg będzie gadał o tym, że chce gościa od Brukwi, żeby mu hodował większą marykę, nie? Nie wiem, czy to jest to samo nagranie, z Sky News, zdaje się. Jest typ, który tak siedzi i właśnie jej zapowiada to i on ma taką minę. Kurwa, co ja tu robię? Chciałem mówić o poważnych sprawach. I za chwilę Snoop Dogg. I za chwilę zdjęcie typa z Brukwią, nie? I te zdjęcia z tą Brukwią, jak ją podnosi, nie? Jak trzymają na tej taczce, o Boże. Jezu, to w ogóle jest całe... Musimy wstawić linka na tym, w komentarzu, znaczy w opisie. No, jak zapomnę przy wrzucaniu, to niech ktoś komentarz rzuci. Nie, no, widzę w ogóle, jest razem z tą Brukwią, że marchewki. Jak trafiłem też na artykuł o typie z największą marchewką, ta marchewka nie wygląda zbyt dobrze. Ta marchewka wygląda jak coś, czemu strzeliby w twarz, żeby już nie cierpiało. Ona wygląda jak, wiesz, jak ci kulturyści w latach 80. Jak weszły te specyfiki, które nie powinny nigdy wchodzić, albo jak ci rosyjscy atleci też w latach 80. Tak, znaczy, no nie wiem, właśnie zostawia mnie to, bo pierwsza rzecz, którą ja bym zrobił, poza zrobieniem zdjęcia, to bym to zjadł i zrobił sobie jakąś fajną cebulę, to usmażyłbym sobie tę cebulkę. Ty z cebulą, on musiał ją zjeść, to jakbyś dziecko zjadł, widziałeś jego minę, a ta cebula musiała się z nią coś w końcu stać, nie? No coś, może ususzył ją czy coś, ale kurwa, krążki cebulowe z tej cebuli, to by było. To było coś. I powinien zdjęcia z tymi krążkami zrobić. Jak na hula hop tym kurczę pracę. Okej. Ale... Jak ktoś chce powiększyć, znaczy jakieś pytania zadawać na temat ludzi, którzy podają największe rzeczy, ja z chęcią jeszcze podpowiadam. I tu jest jeszcze dalszy ciąg tego pytania. Dziękuję, ziomuś. Wiśnia czy pigwa? Wiśnia. Wiśnia, ja jestem wielkim fanem wiśni i czereśni. One mają taki fajny, cierpki smak. Zależy też od gatunku, nie? Ale one mają taki przyjemny bardzo, szczególnie czereśnie. Jakbym się mógł... O Jezu, zawsze mi się dzieciństwo kojarzy, że zawsze mama brała za dużo czereśni, nie? Albo jak zrywaliśmy czereśnie, to zawsze za dużo tego była. A to nie można było przestać jeść, wiesz, tak na kilku. No, to się jadło, to aż było puste wiadro, nie? A wtedy się 3 dni po tym umierało, nie? Szczególnie jak jeszcze się mówiło, rodzice mówili, nie pij wody po tym, nie? Babcia coś. A jak się nie napijesz wody, nie? A to później już, wiesz, sraka, wszystko, koniec. Człowiek, wiesz, leży odwodniony, ale szczęśliwy w jakiś sposób. Ja tak mam ogólnie z większością takich ogrodowych owoców. Nie wiem, czy czasie się tego zaliczają, chyba tak. Ostatnio tak miałem z pożyczkami czerwonymi, bo byłem właśnie na takim małym ryneczku koło mnie niedaleko, żeby kupić truskawki. No i kupiłem truskawki i wypłaciłem sobie 2 dychy, no i mówię, to truskawek poproszę za dyszkę, nie? No i dostałem 2 dyszkę, no i tak przechodzę sobie, już wychodzę i tak patrzę, pożyczki czerwone, nie? Tam za 6 zł kilogram, mówię, o kurwa mać, nie? I tak mówię, to ja poproszę tych pożyczek za dyszkę, nie? I oczywiście pożyczek za dyszkę to było dużo więcej niż tych truskawek, bo to było kurwa tyle, nie? I teraz spałem do tej torby, tak patrząc trochę dziwnie, bo pewnie nikt nie kupuje tyle tych pożyczek. A ja poszedłem do domu, przybyłem do sobie, ustawiłem sobie w takiej, wiesz, wielkiej misze. No i ja to tak sobie i tak zeżarłem wszystko po prostu. A to wiesz, to jest sama woda, nie? Więc po prostu jak wstałem. No. I no i wiesz, oczywiście, no, efekt przeczyszczający oczywiście był jak zawsze, ale nie żałuję absolutnie niczego. Nie? Tak się zdrowo czujesz po takim, nie? Po takim. Tak, bo to jest takie orzeźwiające, kwaśne, wiesz, to nie jest za słodkie ani nic. Nie mógłbym, nie wiem, zjeść tylu malin na przykład, albo nawet truskawek mógłbym, ale jakiś malin czy czegoś takiego. Nie, czy bananów. To dokładnie to samo, że zjesz ile się da. A banany nie, banany zapychają za bardzo. No, ale kurczę. Te pożyczki zajebiste. Szczególnie właśnie, żeby był taki upał, nie? Taki zimny postawienie, bo zajebiste. Tak uwielbiam na przykład czereśnie, wiesz, z lodówki. Są takie zimne i tak orzeźwiające, bo one mają tyle tej wody i ona jest taka słodziutka, ale taki nie... Wiesz, nie jak napoje słodzone, tylko właśnie taki zdrowy, naturalny... Zdrowa, naturalna słodkość. No właśnie. Niektórzy lubią na przykład takie czereśnie, ja też lubię, za dzieciaka to moja ulubiona zabawa, wiesz, właśnie iść tak pod drzewo, wiesz, takie obwalone czereśniami, zrywać takie w słońcu, wiesz, takie dotknięte tylko słońcem i to czujesz, że ten owoc jest taki, wiesz, jest taki brudny, że nie myjesz tego, tylko w pieprze od razu z drzewa. Teraz już tego nie zrobisz, bo to już śmieć na miejscu, nie? To wszędzie jest chemia. Ale ja lubię takie, wiesz, właśnie z lodówki, jakieś zimniutkie i, o Boże, to jest cudo. To jest najlepszy okres jest na to, więc... Ja myślę, że w ogóle w tej konkurencji wiśnia czy pigwa, no to ciężko jakby w ogóle je porównywać, no bo pigwa to jest taki owoc, że póki go nie ugotujesz, to się go nie da jeść, no, więc przegrywa pod tym względem, no. Kto to słyszał o owocach, które trzeba ugotować, żeby był jedalny? Tak, pigwa przetworzona, nie? Jakieś konfitury, coś takiego, to jest okej, nie? Ale
no za dużo z tym nie zrobisz, a z takiej wiśni to kupę rzeczy. Znaczy ja wiem, że dla niektórych wiśnie to są głównie te takie kwaśne i takie właśnie też nie do końca zjadywalne owoce, bo mają taki bardzo taki... W sensie czereśnie to są te słodkie, dobre do jedzenia. Tak sobie wiśnie też się nadają głównie na przetwory, no bo są zbyt takie no cierpkie i kwaśne. Ja nie wiem nigdy z tego to z tym też, problemu. To znaczy zniszczy je lał sok po prostu zazwyczaj, ale... To też zależy trudno od tego, od gatunku, nie? Od, no nie od różnych rzeczy, nie? Po prostu takie malutkie, które są naprawdę mega kwaśne, ale masz też takie duże, wiesz, czerwone, które są słodziutkie. No, takie wino, nabrać taki, wiesz, wiśni i winko sobie zrobić. Ja za dzieciaka z mamą, to był taki bonding moment z mamą, jak wino pędziliśmy, wiesz. Nie, na serio, wiesz, baniaczek, wiesz, zalać to wszystko, o Boże. Później się, wiesz, co parę miesięcy sprawdzało, wiesz, tam wszystko, wiesz, wszystko jest dobrze. Później jak już... Ty byłem... nic z tego nie miałeś. No nie, ale jak już byłem w liceum, to się na zawsze, wiesz, pokryją dolewało z tego baniaczka, jak kumple przyszli. O, takie swoje to jest najlepsze, nie? No to jak jest swoje, to masz plus 10 do smaku zawsze, nie? Dokładnie. No dobra, to przeskoczmy sobie dalej. Hygrotus. Okej, okay, to będzie pytanie o komiks, o którym pierwsze słyszę, więc pytanie, czy to będziesz coś wiedział. Komiks Armada, autorstwa Morwana i Byszeta. Niedawno ukazał się 20 album w Polsce. Kurwa, 20 album w Polsce, ja pierwsze słyszę. Znany wam? Czytaliście? Bardzo ładnie rysowany, no i science fiction w kosmosie. Uwielbiam takie tematy. Jak nie, to polecam. Wiesz co, ja Armady akurat nie pytałem. Miałem kiedyś jakieś numery Armady, ale je sprzedałem, bo miałem właśnie wyrwane z kontekstu, nie? Któryś tam 16, 15, coś takiego. I czekaj, to Marwano zrobił Armadę też, nie? Tak. No to nie, Marwano jest znakomity. W ogóle Marwano zrobił adaptację tego, Wiecznej Wojny. To jest na podstawie powieści Joe'ego Hadelmana. Jeśli ktoś nie czytał Wiecznej Wojny, to musi przeczytać, bo to jest jedna z najlepszych rzeczy w historii, jeśli chodzi o science fiction, nie? W ogóle w dzisiejszym świecie, jak mamy ten konflikt, wiesz, prawica-lewica, że się żeremy cały czas i takie rzeczy, tam jest pięknie pokazane, że wystarczyło pogadać, wiesz, tam jest wojna, która trwa tysiące lat i tylko dlatego, że jedni, wiesz, no nie odezwali się od drugich, nie? Mm-hmm. Że czemu zaczęliście? My? Przecież to wy zaczęliście, nie? I nie wie w ogóle, jaki był początek tego konfliktu. I tam są cudowne takie dyletacje czasowe, nie? Że tam, jak lecisz, wiesz, gdzieś tam w jedno miejsce, to mijają, wiesz, tysiące lat na przykład. Jak już wracasz, to, wiesz, zupełnie nie rozpoznajesz miejsca, z którego wyleciałeś. I to jest pokazane właśnie, jak się dom zmienia, jak ludzie, że przecież polecą w jedno miejsce, dla jednego mija tam rok, a tutaj mijają całe, wiesz, epoki, nie? I to jest tak fajnie pokazane, jak... ile znaczy czas dla człowieka, nie? I jak to się wszystko zmienia. Jest takie humanitarne podejście do wszystkiego. Tylko z drugiej strony też trzeba pamiętać, że Hadelman miał różne rzeczy, wiesz, ideologiczne, jak wszyscy w tamtych czasach, nie? I trzeba też to brać pod uwagę, nie? Że kilka głupot miał, szczególnie w książce, nie? Bo w komiksie to jednak było przetworzone, nie? I troszkę to inaczej wygląda. A to trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, ale nadal ten komiks tak daje po głowie i Armada kiedyś muszę przeczytać, tylko no to jest jednak inwestycja czasu, nie? Ja mam tyle zaległości związanych z czytaniem ogólnie, nie tylko z komiksów, ale książek i wszystkiego, więc to zawsze gdzieś tam było do tyłu, nie? Ale jeśli macie coś do przeczytania Marwano, co właśnie tworzył Marwano, to w ciemno. Na przykład Grand Prix, to jest o wyścigach tam w latach 30., 40. bodajże, nie? O jednym, pamiętam, początki, wiesz, tych wyścigów, takich formuł i ten, nie? I też wygląda kapitalnie, o matko. Wszystko Marwano jest super, nie? Wszystkie jego wojenne komiksy i Armadę muszę kiedyś do niej wrócić. No, w każdym razie Hygrotus poleca, więc no jeśli, kurczę, z tego wychodzi i to jeszcze wychodzi w Polsce, więc najwyraźniej są na to, wiesz, są na to odbiorcy faktycznie, no tak, więc tak, bardzo to, fajnie. To mam Nambie i Kębie, ale to są tego, to są Leo komiksy, więc Leo też polecam jak coś, ale to niezwiązane, nieważne. Myślałem, że mam też tam Marwano, ale tam mam tylko Leo. Okej, okay, więc jak ktoś czytał i może polecić, to niech da też da znać w komentarzach. Okej, okay, i Piotrus, albo Piotrus, nie wiem, czy to się polski znak, nie publikował, niech będzie Piotrus. Cześć, po pierwsze, Radek, jesteś bohaterem mojego dzieciństwa, mimo iż dowiedziałem się o twoim istnieniu dopiero w wieku 21 lat. Okej. Ja już wiesz, to już jest odpowiedzialność, więc... Tak, kurde. Myślałem, że wiesz, że się trochę w sieci udziela, więc myślałem, że Jezu, kogoś wychowałem i to najgorzej na świecie. I dalsza część tego pytania. Pytanie. Widzieliście film Kot z 2003 roku? Ja boję się tego kota. No to jest ten, wiesz... Kot Prot. Kot in the Hat. Nie, Cat in the Hat. O, Kot in to the jest Kot Prot. No ja widziałem.
Ja jestem ciekaw, co brali ludzie, którzy siedząc w Hollywood stwierdzili, zróbmy ekranizację jakiegoś doktora Susa, bo to ostatnio się nieźle sprzedaje, bo tam animacje były, nie? Był Horton Słyszy Ktosia, był Lorax. Lorax był chujowy strasznie. Znaczy ta animacja, bo to w ogóle, dobra, to kiedy indziej o Loraxie. Tak, Kurt Pratt był akurat po tym, po Grinchu, nie? Chwilę. Chyba tak, tak, tak. No 2001 był Grinch, albo 2000, tak. Nie, a ten jest 2003. Jestem twierdził o tym, że jest zróbmy organizację Doktora Susa, a nigdy bohaterem będzie Mike Myers. Niech będzie po prostu Mike Myersem, który jest furry jednocześnie, nie? I dzieci nie będą przerażone wcale. W ogóle Mike Myers rozbity pomiędzy Austinami Powersami w tym czasie i ma grać, wiesz... I The Love Guru. Tymi wszystkimi kłopotami, które tam robił sobie na boku. I wiesz, i nagle, no to tutaj kot, proszę bardzo. No. Nie, no tak patrzę, że Grinch nie będzie jakimś wielkim sukcesem, więc bo tam on zarobił 340 milionów, co jest całkiem sporek na tego typu film, ale kosztował 120. Więc kurczę, co im myśli z tym kotem nagle? Nie, tylko też Grinch był jednak tym filmem, który był tam przypominany w te każde święta, nie? Grinch to jest który rok? 2000 czy 2001? 2000, no. No to on później, wiesz, 2001, 2002, on był przypominany święta, nie? Bo to był taki film świąteczny, ja go za dzieciaka pamiętam, że zawsze święta leciał i nie lubiłem go, bo to nie był mój Jim Carrey. Kurwa, to było w ogóle? To ja jestem bardziej przerażony, jestem wciąż bardziej przerażony tym Grinchem niż tym kotem, mimo wszystko, bo... W ogóle ten Grinch wyglądał właśnie, jak ktoś by chciał bardzo zrobić film Tima Burtona, ale nie wiedział za bardzo, jakie rzeczy działają w filmach Tima Burtona, nie? I po prostu niech będzie dziwnie. Niech tam Jim Carrey zapierdala, nie? Niech to będzie, wiesz, Batman Forever, tylko doktora Susa, nie? Nie wiem, to było dziwne. I dokładnie tak samo ten kot wyglądał, który był tak schizowy i tak przerażający na tylu poziomach. No. Pamiętam, że kiedyś chyba ten Nawalony oglądałem. I ostatni raz, kiedyś puściliśmy. Od tamtej pory nie piję. Tak. Nie, ale właśnie wtedy to, ale to było lata temu i oglądaliśmy tego kota i nie wiedziałem, co tam się dzieje. To było strasznie dziwne. Jezu, i ten, on miał taką przerażającą twarz, bo tam było widać Mike'a Myersa, który przebija przez tego kota. Właśnie głównie Mike'a Myersa widać. Ten kot, właśnie... To jest ten problem. Czemu adaptowania rzeczy od doktora Susa na live action, to się mija z celem, bo te rysunki były tak charakterystyczne, że one działają tylko na wiesz, w wersji animowanej, nie? Ja rozumiem jeszcze właśnie, no potem był też ten, całkiem niedawno był ten też Grinch animowany i wyglądał spoko, nie? Wyglądał okej. Okay. I tak samo Lorax czy Horton Słyszy Ktoś, wyglądały spoko, jakby wizualnie, nie? Ale przerobienie tego na aktorów, jeszcze kurwa Mike Myers, w ogóle ten kot nie wygląda jak ten kot z rysunków, z książeczki, nie? To jest, nie wiem, to jest przerażające po prostu. No, Doktor Seuss to najlepiej działa jakby te stare animacje 2D, nie? Tam chyba, o ile już mówiłem, Lorax zielone jajka i szynka. To jest tak. Nie? No, tak. No to były fajne. A później jak zaczęli robić te aktorskie, to nie, to jest morderstwo dla tego typu, wiesz, rzeczy. Dobra, tak jak tego, wiesz co, jak zrobili tego Willego Wonkę, Tima Burtona. I ja mówię, kurczę, to uwielbiam tą wersję starą, nie? Gdzie, która była naprawdę przerażająca i to było coś, co mogło Tima Burtona zainspirować, tego wczesnego, nie? Tego dobrego. Ale ta nowa wersja właśnie burtonowska, Willy Wonka i Fabryka Czekolady, ona była... taka nijaka i tak się mijała, wiesz, z tym, co działało w oryginale, nie? Książkowym, który uwielbiam. To jest jedna z moich ulubionych książek. I to też, to jest coś, co powinni zrobić właśnie jako animację, nie? I by super wyglądało, a cały czas brną w te aktorskie rzeczy i to jest bez sensu. No właśnie tak patrzę, kurde, ten film w ogóle idzie totalnie na miniaturkę, bo aż trudno nie skorzystać z tego widoku. Akurat mam przez całą screena z tym kotem i dwójką dzieci, które siedzą na kanapie i te dzieci wyglądają nawet totalnie przerażone. I najlepsze jest to właśnie, że ten film miał taki dziwny kierunek artystyczny, gdzie wszystko wyglądało jak taki po prostu koszmar nuklearnej rodziny. Wiesz, takie kolorowe, pastelowe domy z tymi takimi obłymi kształtami. Wszystko było takie dziwne i powykrzywiane, ale w taki właśnie sposób, jak dziecko mogłoby widzieć coś. No i ten Mike Myers tam kicał sobie wokół tego i to jest tak dziwne w ogóle, właśnie to też wygląda trochę jak taki późny Tim Burton, nie? Tylko że nawet Tim Burton jeszcze nie był wtedy na tym poziomie, żeby robić coś takiego. Ale ta uwaga o Charlie'im Fabryce Czekolady, no ja pamiętam, że jak byłem mały, jak ten film wychodził, byłem młodszy, to mi się nawet podobało, ale wiesz, teraz widzę z perspektywy czasu, jak bardzo właśnie mało ciekawych, nowych pomysłów było w tym. Dokładnie to, że wiesz, że Burton w którymś momencie się zatrzymał, jakby potem po prostu w każdym filmie co najwyżej
ulepszał, czy poprawiał jakby to, co już znamy z jego strony, nie? Więc ten film wyglądał super pod względem tej realizacji, bo wszystko było takie dopieszczone i dopracowane, tak, ale nie było tam nic tego szaleństwa, które było wcześniej, nie? Tych dziwnych, zaskakujących pomysłów. Brakuje dokładnie tego, co udala działało właśnie w książce. Tam był cały czas zachwyt tym, że te nowe, te czekoladowe rzeczy, to wszystko właśnie zbudowane z tego, to miało mieć taki przepych. A u Bertona to było takie bardzo syntetyczne, nie? Bardzo sztuczne. Ten świat nie żył, nie? Znaczy, wiesz, to była jakaś obrana jednak wizja artystyczna, nie? Ale która jednak się gryzła mocno z tym, co, wiesz, zadecydowało o sukcesie oryginału książkowego. I to są szansa znowu. Okej, okay. To lecimy sobie jeszcze dalej do kolejnych rzeczy. Blackberry in Suit. I to jest, zdaje się, że super chat chyba, który nam się zapodział wcześniej. Tak, wspominał o tym Blackberry. No właśnie, więc nadrabiamy teraz. Batman Keatona i Superman Cage'a w musicalu. Ech, marzenia. Napisałbym wcześniej, ale dopiero stypendium dostałem. Także gratuluję stypendium. A co do Batmana Keatona i Supermana Cage'a w musicalu? Kurczę, pewnie. Najpierw powiem tylko, że właśnie Blackberry in Suit narysował najpiękniejszego niedźwiedzia, który po pracy wyszedł się napić do baru. Pytanie. Blackbear spytał, co narysować, to ja powiedziałem, że takiego zmęczonego, wiesz, po tygodniu niedźwiedzia, który siedzi w barze nad szklaneczką i narysował pięknego. To było coś pięknego i ślicznie narysowany. No, to pozdrawiam bardzo. A w musicalu, kurczę, Nicolas Cage i Michael Keaton, to by było złoto. Bo ja cały czas, wiesz, uważam, że Nicolas Cage to jest świetny aktor, który po prostu jak dostanie, musi dostać dobrą rolę. I dobry reżyser musi go prowadzić, żeby jednak... Bo jak on się zerwie ze smyczy, Cage, to wiesz, co się dzieje, nie? A jak ktoś go potrafi, wiesz, w konkretnej roli utrzymać, to wychodzą świetne rzeczy, właśnie jak Mandy, jak Koloss Przestworzy, jak Zostawić Las Vegas, nie? To są super rzeczy, ale na przykład dostanie takiego Wickermana, którego robi ktoś, kto, wiesz, po prostu ma odpieprzyć film, żeby był, no to Cage wtedy okej, to lecimy, nie? Na przykład jak u Herzoga też w tym w Złym Poruczniku, nie? Też super film, bo był na to pomysł, nie? Była na to rola, no, ale mówię, ten Cage spuszczony ze smyczy, albo ten Cage, który bierze wszystkie role, jakie lecą, nie? Żeby tylko dorobić coś. On miał ten okres, kiedy zbankrutował, nie? Kiedy sprzedawał te wszystkie kolekcje komiksów. To był najgorszy, bo wtedy wszystko robił na jednym Cage'u. I zresztą z tego się te memy wszystkie wzięły, nie? Że no, Nicolas Cage, nie? No niestety, miał taki okres w życiu. Ale ja cały czas uważam, że Cage z dobrą rolą, szczególnie w musicalu, do tego Michael Keaton, który jest cholernie utalentowanym aktorem. I ludzie o tym zapomnieli przez lata. Dobrze, że on wrócił do tej formy. Ujęli sobie na szczęście, no. Tak. Że on, kurczę, on był i komediowy, wiesz, i role dramatyczne, nie? I to wszystko działa. Zresztą Birdman to super pokazał, nie? Że jak trzeba połączyć te wszystkie strony Keatona w jedno, to wychodzi rola, wiesz, Oscarowa. I kurczę, szkoda, że nie. Bo on nie dostał Oscara za Birdmana, nie? Nie dostał. Nie, on miał nominację. No to powinien dostać. Więc. Ja jestem za. Kto wtedy dostał Oscara? Nie DiCaprio przypadkiem? Czy może to był jakiś inny rok? DiCaprio? Czekaj. Ej, teraz muszę sprawdzić, bo... 2014 to był, okej. Okay. Eddie Redmayne wtedy dostał. Za Hawkinga. No, w sensie w teorii wszystkiego. I wtedy walczył... Nie wiem, czy jest to w ogóle, jak dla mnie... Wtedy i tak najlepszy był Steve Carell w Foxcatcherze, bo był kurwa tak przerażający w tej roli, że no, więc ja bym dał jemu. No ale był jeszcze Michael Keaton właśnie w Birdmanie i widzę, że byłby Benedict Cumberbatch w Grze Tajemnic, to był chyba film swoją drogą. Cumberbatch zagrał totalnie Cumberbatcha. No, i Bradley Cooper w Snajperze. Nie, też nienawidzę tego filmu. To jest najgorszy typowo amerykański film, nie? Żeby... A, nieważne. No, czekaj, Eddie Redmayne i kto jeszcze był? Steve Carell. Tak, Steve Carell, Eddie Redmayne, Bradley Cooper. Kurczę, jak ktoś nie oglądał Foxcatchera, to polecam Foxcatchera, bo to jest już zapomniany film trochę. Ale bardzo nieprzyjemny, więc lepiej obejrzycie go w kiepskim nastroju najlepiej, to sobie go przynajmniej nie zepsujecie, bo tak to naprawdę jest. I to jest film, który się raz w życiu ogląda, bo się go pamięta do końca życia, nie? Mm-hmm. Ma taki oblepiający klimat. Nie ma ury, to obejrzysz teraz. A później się zaczyna czytać o tej historii, wiesz, oglądać wywiady z ludźmi, którzy się tam pojawiają w tym filmie, nie? No. Przerażający. Mark Ruffalo też miał nominację wtedy, nie? Tak. W ogóle najlepsze jest to, że tę rolę właśnie Duponta gra Steve Carell, który, wiesz, ja jeszcze go kojarzyłem świeżo po The Office. I on gra trochę podobną rolę pod wieloma względami, nie? Tego typa, który nic... Michael to jest. Tak, nic o niczym nie wie, ale jednocześnie udaje, że jest ekspertem. I to było... To było jeszcze bardziej przerażające po prostu na tym poziomie, że mamy dokładnie tę bardzo podobną postać, która właśnie po latach, nie? Która w zasadzie prezentuje te same cechy. Jezus Maria, i się tak po prostu... No, rzadko który seans w ogóle robi na mnie takie, wiesz, nieprzyjemne wrażenie. No ale to tak...
A propos tych Oscarów. Jeszcze tylko dodam, że no, rola Keatona w Birdmanie była dużo lepsza niż Redmaya w Hawkingu. No ale wiemy, że to była dokładnie rola pod Oscary, ten Hawking, nie? Redmay miał świetną rolę w tym, w... No, jak to się nazywa? Czekaj, to gdzie grał ten, z Alicia Vikander, nie? Tak. Nie wiem, jak się film nazywał, ale była świetna rola. A później no, w tego Hawkinga, no jak Hawkinga, no. Ja pamiętam, że wtedy właśnie doszedłem do wniosku, że zawsze na mnie dużo większe wrażenie robią występy aktorskie, które polegają na odgrywaniu fikcyjnej postaci, gdzie tę rolę trzeba stworzyć od zera faktycznie i masz wtedy uwierzyć w to, że to jest postać, niż role, które polegają na udawaniu prawdziwej osoby, bo to jest odtwórcze mimo wszystko, nie? Ja polecam w ogóle, jak Hawking to i tak był super Hawking w porównaniu z tym, jak Hawkinga zagrał kiedyś Benedict Cumberbatch. Nie wiem, czy wiesz, była kiedyś adaptacja, był kiedyś film telewizyjny dla BBC, nie? Gdzie Cumberbatch tak przerysowanie, tak kreskówkowo gra właśnie tego Hawkinga, że polecam sobie wyszukać jakichś klipów z tego. To jest bardzo dziwne. To jest taki wczesny Cumberbatch jeszcze, więc o. Ojej, wygląda jak Cumberbatch w okularach. No, dokładnie. Ale Cumberbatch zawsze wygląda jak Cumberbatch. No, to prawda. Okej. No to myślę, że odpowiedzieliśmy na pytanie. Wyciągnęliśmy z niego więcej niż się dało prawdopodobnie. Jeszcze jedna rzecz. I to wyciągnąłem z regularnego Q&A, bo tutaj jest pytanie, które pewnie pasuje do nas obu. Kajak od tyłu jest, zdaje. Rzucam temat. Morrison i Moore w Hogwarcie. Radek, płyn z tematem. Tak by byli w Hogwarcie, to wiesz, Moore by był Dumbledorem, a Morrison by był Voldemortem. Ja bym widział bardziej jako nauczycieli właśnie. Taki dwóch nauczycieli, którzy się po prostu nienawidzą, tak wiesz, oni są po tej samej stronie, ale się nienawidzą kompletnie, nie? Ja myślę, że to jest dobre określenie ich relacji. Na razie są po tej samej stronie, się nienawidzą. Moore mógłby być tą McGonagall, a ten Morrison mógłby być... O matko, kim mógłby być Morrison? Ja to widział tak, że Moore byłby nauczycielem, mógłby być w sumie jakimś rodzajem... Od eliksirów, albo czegoś takiego. Albo nie, Moore niech będzie od eliksirów, bo ja go widzę totalnie, jakby chodził z jakimś kurwa kielichem cały czas, a Morrison, no to obrony przed czarną magią, no kurczę, zawsze nie, nauczyciel nie. Obrony przed czarną magią to największą gwiazdą, tym wiesz, gwiazdą rocka, która wbija do uczelni, wszyscy, wow, kurde, no to totalnie Morrison, nie? Wychodził w tych swoich garniturach i z tą łysą głową, idealnie. Jakbyśmy mieli realistycznie, to Moore by był od tego, od eliksirów, a Morrison by było od dzielarstwa. Chodźcie, dzieciaki, to jesteśmy tutaj w czwartym, który wymiar mamy, nie? Który dzisiaj wymiar jest? Która gęstość? W którym wymiarze jestem? Czy tutaj, tak sprawdzę, czy Harry Potter ma dzisiaj brodę, nie? Czy to jest ta rzeczywistość? O Jezu, wiesz, że on by się bujał z nimi po tych, całą fabułę by z nimi Morrison chodził, z tymi dzieciakami. On by nie odpuszczał na krok, nie? No. Na wężu by jeździł, na tej nagini, nie? O matko. O Jezu, ale nie, to okej, to teraz jak to powiedziałeś, no to totalnie ten Morrison jako Dumbledore, jako ten typ, który tam po prostu wiesz, widzi więcej niż inni, więc on po prostu to tak pociąga lekko za sznurki, na zasadzie, Harry, masz tu ten miecz, na pewno ci się przyda kiedyś tam, albo wiesz, tu mam Feniksa, nie? Niedługo na pewno wróci w którymś ważnym momencie, żeby ci pomóc. Ej, to nie, lepiej jeszcze, wiesz, Morrison by był Dumbledorem, a Moore by był Hagridem. Tego, wiesz, wywalili go ze szkoły, okay, nie? Za czary, on wiesz, on pierdoli system, siedzi w tej swojej chatce, już nie chce mieć do czynienia z niczym. Wiesz, w ogóle Hogwarts to jest DC, nie? Nie chce mieć z nimi do czynienia. On ma swoją chatkę, tam robi no, swoje No, a Morrison rzeczy. Tam urzęduje dalej, nie? I te dzieciaki, które go pamiętają, to wiesz, on w ogóle siedzi jak teraz z tym, jak się nazywa ten? Do awatara on teraz pisze, do tego wydawnictwa. Ta chatka to jest na awatar. Do niego przychodzą tylko ci fani wielcy, którzy go, wiesz, pamiętają jeszcze, czyli, wiesz, Potter właśnie i ten, to my jesteśmy, nie? Którzy do niego przychodzą, a Dumbledore, wiesz, tam odpierdala w tym Hogwarcie, znaczy, no, Morrison, nie? On jest dalej Marvel, DC, cały czas zlecenia, nie? A Hagrid siedzi wkurwiony od lat. Już dawno w szkole nie jest, nie? Też wywalone to jest idealne, nie? To no. Są Hagrid i Dumbledore. Dobra, to ustalone. To jeszcze można by ich do domu przyporządkować w takim razie. O. Nie, Moore by był. Nie wiem, ja bym go do Hufflepuffu może dał. On taki, wiesz, on chce dobrze cały czas. On, wiesz, on też, to jego przesłanie jednak, wiesz, było takie, żeby ten świat, wiesz, pokazać, co w nim jest nie tak. Plus on jest trochę taki, wiesz, taki Hufflepuffowy.
żeby sobie tak posiedzieć na boku. Nie wiem, jak bym go widział w Hufflepuffie. No nie wiem. Bo Ravenclaw jest za bardzo, wiesz, zadarty nos i za wysoko. No Slytherin na pewno nie, bo to jest mur. Nie, Gryffindor też nie. Nie wiem, chyba Ravenclaw bardziej pasował, bo to jednak jest Eruduta, jest taki, wiesz, albo poważny, Eruduta, no, estetyczny. I w ogóle. On by był równocześnie w Hufflepuffie i tak. W Ravenclaw, nie? On może, bo to jest Alan Moore. A Morrison to był Slytherin. On by to dobrze wykorzystywał, bo się tak się mówi, że to jest zły dom, bo wiesz, to ludzie zmienili to, że to jest zły dom, nie? A to jest jednak ten dom tych, którzy potrafią kombinować, nie? A Morrison potrafi. On by był połączenie, wiesz, Gryffindoru i Slytherinu. On by swój dom stworzył. On by był domem, wiesz, pięciowymiarowych gnomów z planety X. Tak, i jego logo to by było, jego ten herb, to było takie cały czas morfująca tęcza, wiesz, jak taka plama paliwa, wiesz, oleju. No. Okej, okay, podoba mi się to. Kolejne pytanie od Kajaka. Jakiego koloru latarnią z DCU byście byli? Niech wypowie się też Łukasz 2. Okej. Ja myślę, że czerwoną, bo jest we mnie masa gniewu. O kurczę. Wiesz co, ja bym chciał być zieloną, bo oni potrafili robić fajne rzeczy. Bo na przykład niebiescy nic nie potrafili robić, potrafili ładować zielonych. Czerwoni to, wiesz, niby spoko, ale to pluć tą, rzygać krwią, to też... Wiesz, zieloni byli tym podstawowym... Każdy ma ten dzień, tak? Ale wiesz, jak to było, że zieloni to byli ci podstawowi, nigdy nie miało być więcej. Mieli być tylko ci zieloni, oni byli najbardziej cool, bo tworzą rzeczy i ten, a później trzeba było dorobić te inne, które jednak muszą się różnić od nich, więc nie mogą być tak cool jak zieloni, którzy tworzą rzeczy, to jest najfajniejsze, wiesz, siła woli. No i wtedy powstawali właśnie niebiescy, którzy latają, wiesz, będzie, wiesz, dobro i tutaj nadzieja, a bo ci od nadziei z tymi kosturami. No to... Co oni potrafili robić? Albo, kurczę, w ogóle moc chciwości. Dobra, jakby ten jeden, to był spoko pomysł, nie? Ale no, jak masz pierścień chciwości, to co możesz robić? Oj, chcę zielony pierścień. To jest bez sensu, nie? To wiesz, że tylko jak LaFrizy był, nie? To tylko to działało przez to, że był jeden, nie? Ale to nie działało jako korpus. Albo ci od strachu. No co możesz zrobić strach? No patrz, zrobię ci, wiesz, Blumhouse teraz. Z żółtą bym, chociaż mógł być konsultantem przy horrorach czy coś. Ale też widzisz, że to, chociaż żółci jeszcze mogli tworzyć normalne konstrukty, to byli po prostu zieloni, nie? Ale reszta to zupełnie bez sensu. Później jak w ogóle doszli biali, czarni. Teraz jest ich więcej, teraz jeszcze są ultrafioletowi, nie? Na przykład. A tak, tak, no. Więc no, już skończyły się kolory, więc trzeba... Więc ja bym chciał być podstawą, zieloną, bo oni robili fajne rzeczy. Najfajniej jak ten, jak Guy Gardner miał czerwony pierścień, a później dostał jeszcze zielony i go założył i wyglądał jak, nie wiem, świąteczna latarnia po prostu. Tak, jak pomidor wyglądał. Wygląda jak choinka, bo mi się zawsze ten połączenie zielonego i czerwonego kojarzy z tymi filmami Hallmarku świątecznymi. On tak wyglądał dokładnie. To może tak, na święta po prostu, tylko oba pierścienie. W ogóle to był super okres, jak Guy Gardner był czerwoną latarnią jeszcze, nie? No. Że on pasował do tego. Tak dobry komiks, Jezus Maria. Tak, jak on przewodził czerwonym latarnią. I to było widać, że on potrzebował czegoś takiego, żeby być liderem, nie? I szczególnie takiej grupy. No, ja zacząłem czytać komiksy w miarę tak regularnie i większej liczbie. Stosunkowo niedawno, nie? Więc regularnie po prostu co jakiś czas mi te komiksy dają takiego kopa w dupę tym właśnie swoim odwracaniem, wiesz, tych ciekawych zmian, żeby wrócić do status quo. Jeden z tych takich kamieni milowych dla mnie, kiedy w ogóle mocno się tutaj odbiłem od w ogóle medium, no to był ten moment, jak kurwa był ten zajebisty motyw z Guyem Gardnerem jako czerwoną latarnią. Z tego świetny komiks. I nagle ktoś tam najwyraźniej wśród redaktorów stwierdził, że nie, tam chuj, wracamy go do zielonych latarni, żeby był dalej nudny tam, gdzie jest. I mówię, kurwa, byłem wtedy tak tym rozczarowany. No potem oczywiście, że był ten Octopus, tak, który wrócił nagle do bycia Octopusem i parę innych takich zmian, które uświadamiają ci, że kurwa marnujesz czas tam, szczerze mówiąc. W ogóle, dlatego mi się tak bardzo podoba to, co Morrison teraz robi, że on to sprowadzi do podstaw, że mamy jednego latarnika, który jest gliniarzem, który ma te swoje historie, nie, i to się super czyta. A jakby już ten moment, że oni, wiesz, na Ziemi dowalili 6 latarników i byli ten, wiesz, ten, kurczę, nie pamiętam, jak się nazywa ten ziemski, 2400... coś, 2800, no nie, 2814, dobra, to ten nasz rewir, nie? I nagle miałeś tylko, wiesz, dot 1, dot 2, dot 3, dot 4, nie? I tylko ziemscy byli, tak, to było 6, nie? Bo trzeba było ich pomieścić, nie? I to już w ogóle tak rozmywało ten sam koncept, nie? Że, dobra, każdy sektor ma jednego, nie? A to nie, na ziemię nawalmy tam 10, nie? I to
po co? Znaczy, bo to były fajne postacie. Na przykład bardzo lubię Simona Baza albo tą Jessica Cruz, nie? Tylko no, dajcie im inny pierścień, nie? Albo jakąś inną rolę, ale nie musi, wiesz, każdy z tym pierścieniem popieprzać. Bo to też rozmywa tych, którzy już byli wcześniej, nie? Właśnie. Nie, właśnie ja myślałem, że tak, że pójdę w tym kierunku. No, był ten moment też stosunkowo niedawno, kiedy Kyle Rayner był tą białą latarnią, jak ta, wiesz, cipa życiowa totalna, no to był idealny do tego, nie? Żeby być tym Jezusem tutaj i mieć te wszystkie pierścienie. No wtedy właśnie też Guy był czerwoną latarnią. No i sobie myślisz, kurde, no w sumie nie gubi pomysł. Masz właśnie całe to grono tych postaci ziemskich i każdy będzie sobie inną latarnią. Jak trzeba będzie ich zebrać kiedyś do kupy, no to będzie mega, bo każdy będzie zupełnie inny, nie? No i tam nic z tego nie wyszło niestety. No w międzyczasie jeszcze oczywiście ten Jon Stewart dostał tą fioletową, ale... Ale to było chwilę tylko. Ale to było na chwilę, no. I to też było dobre, bo wiesz, bo na przykład... Też myślałem, że to będzie krok na niego gdzieś wyżej, nie? Że będzie mógł się odróżnić. Jak... A to też było super, bo wiesz, ten miałeś taki podział, że wiesz, jak Hal gdzieś tam latał po kosmosie, a na przykład John był tym ziemskim, nie? Który tam był w Justice League, nie? I to był dobry podział, ale nagle oni się odbijają od siebie, wiesz, w czasie misji, bo ich jest za dużo, nie? I w ogóle to też zawsze zabierało tym postaciom. Ja na przykład moim ulubionym Lanternem chyba jest właśnie Jon Stewart, nie? Bo on był takim fajnym, unikalnym postacią, nie? Też dobra, bo ja jestem z tej epoki, która, wiesz, Justice League oglądała, nie? I wchodziła tak. Najbardziej, nie? W tym to czasie, to był ten defaultowy, i to był ten, tak. No i dla mnie był defaultowym ten, bo jeszcze za Cymika czytałem, nie? To był Hal Jordan, to mi się zawsze kojarzył z tym głównym, ale jak się pojawiła ta Justice League, to on był, wiesz, tym nowej ery głównym Lanternem, nie? Właśnie Jon Stewart. I on był fajny, bo wiesz, on był też architektem i on tworzył takie super naprawdę rzeczy z tego. Był snajperem wojskowym i mówi, ile w tej postaci jest, wiesz, potencjału, a właśnie później komiksy go cały czas, wiesz, dusiły, nie? Bo musi powrócić Hal Jordan. I w ogóle to był ten moment, kiedy, wiesz, czytałem na bieżąco Justice League, nie? I tam cały czas Justice League był Jon Stewart, nie? I go fajnie rozwijali, nie? I mówię, o, to jest ten Lantern, który będzie na lata. I wtedy był ten moment, kiedy Jeff Jones mówi, nie, trzeba przywrócić, wiesz, Hala Jordana, nie? Który był Spectrum. Też były super, wiesz, The Matrixa komiksy, jak był Spectrum. Nie, dawaj Hala Jordana, wraca Hal Jordan z całym tym swoim, wiesz, entourażem wszystkiego, nie? Mm-hmm. I trzeba jego historię rozwijać i wtedy już te wszystkie postacie gdzieś tam na bok poszły, nie? I troszkę strata potencjału dla nich. No ale dobra, jak zaczęli od nowa, to może w jakimś chciwym kierunku to pójdzie teraz, nie? No dobra, i ostatnie pytanie, które jestem ciekaw odpowiedzi, szczerze mówiąc, twojej. Barks czy Rosa? Bo to jest trudne pytanie, mimo wszystko. Wiesz co, u mnie chyba jednak Rosa, bo nie dość, że to on był tym, no, na którym się bardziej wychowałem, nie, że później dopiero Barksa kojarzyłem, Rosa to był ten pierwszy, którego kojarzę, plus Rosę udało mi się poznać, więc to też działa na, wiesz, na poziomie takim emocjonalnym, mam w ogóle nad tym, nad telewizorem, stoi, wiesz, dla Radka ten Goguś, rysunek Gogusia od Dona Rosy, to jest moja największa, najpiękniejsza zdobycz, bo to będzie, wiesz, do starości, jak będę umierał, to będę patrzył na tego Gogusia, patrzył. O. Ja się zawsze dziwiłem, że ze wszystkich postaci po prostu chciałeś tego sukinsyna Gogusia. A Don Rosa też był zdziwiony, czemu się zgodzisz, nie? Spójnie jedyną osobą. To wtedy właśnie ten, to mi akurat Bartek Czazowski, kumpel, brał, bo on miał wywiad ten jeden na jednego, nie? To wtedy on tam w czasie całego wywiadu on rysował, nie? Wszyscy, komu się udało właśnie rysunek zdobyć, nie? To brał Sknerusa. I Bartek też wyszedł ze Sknerusem, nie? Ja byłem jedynym, który wziął Gogusia, nie? I Bartek musiał tłumaczyć, wiesz, kim jest w ogóle Goguś, bo nie pamiętał, wiesz, jak jest po angielsku Goguś, nie? A on, wiesz, a Don Rosa, o, Goguś, nie? I wtedy powiedział, że to jest dlatego, dla Riddicka. Najlepsza ksywa, jak kiedyś spotkałeś Vin Diesel, ale to byś musiał oddać, no. A nie, napisał, nie, niego, nie? Bartek mu napisał na kartce, jak jest Radek, nie? Ale wtedy byłem Riddickiem dla Dona Rosy, okay. Najlepsza rzecz na świecie. Więc u mnie jednak Rosa. Kurczę, to są tak, wiesz, kultowe rzeczy. W ogóle teraz się bardzo cieszę, że Egmont zaczął, wiesz, w takich fajnych wydaniach i Barksa, i Rosę, nie? Wydawać, że to są naprawdę, wiesz, quality rzeczy. Jak ktoś jest kolekcjonerem... Znaczy, wiesz, to miało większy klimat jednak, jak było w tych zeszytówkach, nie? To było takie, wiesz, dla dzieciaka super, ale teraz jak ktoś jest zbieraczem starym, który chce mieć te rzeczy i tam dla dzieci gdzieś je trzymać, ale też chce je trzymać dla dzieci czy coś takiego, nie? To są rzeczy, które mogą, wiesz, lata przetrwać na półkach. To bardzo, bardzo fajnie. No to ja muszę powiedzieć, że Barks, bo ja bardzo lubię Dona Rosę, też miał, no, ja wiem, że on jest mega popularny w Polsce, ale ja go lubiłem, nawet zanim wiedziałem, kto to jest, bo kojarzyłem jego kreskę i jego charakterystyczny sposób rysowania, po prostu taki bardzo szczegółowy, z masą cieniowania i tak dalej. On rysował takie bardzo charakterystyczne bokobrody Sknerusowi, które miały masę takich malutkich tych detali. Tak. Więc mi się to bardzo podobało i widziałem to od samego początku, nie? I później jak się zorientowałem, że to rysuje jeden typ i że jest generalnie, no jeszcze potem ten Sknerus zaczął wychodzić i tak dalej, no to już tym bardziej. Ale kurczę, no
Bark, ale właśnie patrząc w tym kontekście, no to kurczę, Barksa to praktycznie w każdym Żynaldzie był jakiś komiks Barksa w zasadzie, nie? Przecież on naprodukował tego masę. No on stworzył w zasadzie większość tych postaci, nie? Z Knudusem włącznie. Plus to, co u mnie robi przewagę, to, że jasne, Rosa miał bardzo fajne historie, ale kurczę, te historyjki Barksa są tak uniwersalne i ponadczasowe, że one, wiesz, powstawały kiedy? Kurczę, w latach 40. Jeśli nie wcześniej, no chyba 40, o ile dobrze kojarzę. Czy to się dziś, wiesz, ja je czytałem, nie wiem, w latach 90. i kompletnie nie miałem zielonego pojęcia, że to powstało, wiesz, na początku wieku w zasadzie. Bo wszystko w zasadzie tak, dalej było aktualne. Że to było, wiesz, że to było na bieżąco w Stanach powstawało, tak, to wyglądało no. Dokładnie. No, więc kurczę, no dla mnie mi to robi naprawdę ogromne wrażenie, nie? No, prawda jest taka, że w sumie, no, to są, powiedzmy, mniej skomplikowane historie, mniej powiedzmy, angażujące niż to, co pisał Rosa, bo on już pociągnął postacie trochę punkt, wiesz, poziom wyżej. Ale jednak, kurczę, no, sięgasz dzisiaj po historyjkę Barksa i w sumie to dalej się czyta tak jak się czytało za dzieciaka, nie? Więc ja widziałem właśnie, że on wydaje te zebrane tutaj historie Barksa i jeszcze się nie zebrałem na kupienie, ale kiedyś po prostu się wezmę i kupię po prostu zestaw cały chyba, bo koniecznie chcę to mieć. No szybko znikają, bo ja to śledzę i wiesz, później będzie znowu problem z dodrukami i żałuję już, że niektórych nie mam, nie? Że to też wybiórczo brałem. No. A wiesz, to jeszcze za Rosą przemawia, to w ogóle też nie chcę wybierać, ja to już mówię czysto emocjonalnie i to jest minimalne, nie? Bo oni jednak się uzupełniali, wiadomo, że Rosa, wiesz, wszystko z Barksa brał, tylko przerabiał na swój sposób, nie? I dopowiadał rzeczy, dokładnie, no i Rosa ma jednak swoich strażników ze świata Disneya, czyli Życie i Czas Makwacza, nie? Które też by nie istniały bez tego, co Barks zrobił, nie? Bo on cały czas wyciągał rzeczy, które Barks tylko zarysowywał i rozwijał je w taki, wiesz, sposób prawie jak Władca Pierścieni dla Skrzydłowca Makwacza, nie? No to są niesamowite rzeczy. Przecież dzisiaj się też trochę zapomina, jak się, wiesz, mówi o komiksach, właśnie ile dobra jest w tych rzeczach z Kaczem Donaldem, nie? Jak to jest rozwinięte, nie? Jak ktoś nie czytał Życia i Czasy Skrzydłowca Makwacza, to powinien przeczytać, bo to jest jedna z, no, największa literatura, nie? To jest Steinbeck, to są ci najwięksi na świecie, nie? I obok tego Don Rosa ze swoim Sknerusem. No, a jak ktoś czytał Życie i Czasy Sknerusa i generalnie lubi tego typu rzeczy, no to niech też spróbuje, da szansę Barksowi, nie? Żeby zobaczyć, skąd to się wzięło w zasadzie, nie? No bo, no, jej, kurczę, w zasadzie wszystkie, może nie wszystkie, ale większość tych postaci, które widywaliście w komiksach z Kaczorami, no to są dzieła Barksa, nie? Z Sknerusem, czy Diodakiem, czy Gogusia też, nie wiem, tak, no z Gogusiem też na pewno, nie? No, Gladstone, tak? Tego chyba po angielsku już kojarzę. I był Diodak i jego pomocnik Wolframik. O, Wolframik, super. Ale no. Diodak był zawsze moją ulubioną postacią. Aczkolwiek, kurczę, ja i tak mam największy sentyment poza Barksem, no to mam oczywiście do gigantów i tam do tych wszystkich włoskich twórców, którzy się tam udzielali, bo mam wrażenie, że oni dużo luźniej podchodzili do tego tematu i te historie czasami były tak pokręcone i tak dziwne, że dużo, dużo fajniej mi się to czytało momentami niż Donalda. Ja jeszcze, wiesz co, tylko dodam, jak już jesteśmy przy Kaczorze Donaldzie, że tutaj pozdrawiam znajomego Jacka Drewnowskiego, który jest tłumaczem Kaczora Donalda u nas i on stworzył te wszystkie, wiesz, kultowe rzeczy, wiesz, Kaczogród i wszystkie te nazwy. To są tak twórcze, wiesz, te podejście do tego tematu, nie? Do dzisiaj pamiętam, właśnie z Bartkiem gadaliśmy właśnie z Jackiem kiedyś o tym, że on wymyślił nazwę Figle Figlarzy. Najlepsza rzecz za dzieciaka, jaka była, wiesz, ona była taka cool, nie? Był ten dział w Kaczorze Donaldzie, Figle Figlarzy. Ja mówię, o matko, ile trzeba było myśleć, żeby taką nazwę stworzyć, nie? No. Nie, wiesz, nawet te imiona były, kurczę, całkiem twórcze, nie? Tak, mówię, te wszystkie właśnie Wolframiki, nie? O, super. No, Goguś... Goguś jest super. Aczkolwiek jakbym miał okazję podsunąć jakiś rysunek, czy nie wiem, Donowi Rosie albo komukolwiek innemu z tego grona, chyba okazałbym mu super kwenka narysować. To był mój go-to. Parę komiksów z Gigantos właśnie z tą postacią było tak dobrych, kurczę. Był taki komiks, gdzie on musiał złapać jakąś super złodziejkę w trakcie opery, i więc się wbijają na scenę i w którymś momencie musieli śpiewać arię jednocześnie i rymować, i to było wow, po prostu. Ja bym w ogóle, jakbym teraz jeszcze mógł kogoś, to bym wziął tego Czarnego Pietrusia. O, wiem kogo. Z tych, z postaci właśnie z Gigantów głównie, to bym kazał Rycha narysować. Ja bym chciał tego Rycha Peje w stylu tego Kaczora Donalda. A nie, Rycha tak.
Jak się Rychu nazywa oryginalnie? No, to jest ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobię. Może Rychu to jest najlepsze. To jest... dobre to było zobaczenie. Zapis tego komiksu z Rychem. On też zawsze miał jakieś bardzo ciekawe plany na życie. O jest, Rychu. Well, bam bam gino, a to jest po włosku, okej. Okay. A jak jest po angielsku? Czy to jest gdzieś tłumaczenie? O, to wiem, wyszukam włoskiej nazwy. Bam bam gino, to jest po włosku. Bardzo mi się podoba. Podoba mi się też tłumaczenie na Rychu w takim razie. Bam bam gino pe. Okej, chyba tak jest też po angielsku. Bam bam. Myślałem, że Rychu jest po angielsku. Ginio, o, ginio, chyba jakoś tak będzie. Tak, no to jest, no, bardzo fajnie. Pasuje do niego w sumie, no, więc ja nic przeciwko. To był Rychu, no, nie uciekniesz od tego. W ogóle fajnie, że są te włoskie nazwy właśnie. To w ogóle samo to, że ich magazyn się nazywa Topolino. A super komiks się nazywał Paprynik. Jak taka postać w ogóle właśnie z komiksów palpowych, nie? Oczywiście. Dobra, to słuchajcie, to tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć w takim razie. Każdy dobry odcinek powinien się kończyć z Rychem. Słuchajcie, to jeszcze tak. Przypominam jeszcze raz na temat to, co mówiłem odnośnie wersji podcastowej. Jeśli życzycie sobie, żeby ta wersja podcastowa wychodziła regularnie, cały czas, to zachęcamy do wspierania bezpośrednio tej wersji podcastowej. Wtedy wiecie, będziecie wiedzieli, że to idzie konkretnie tutaj na ten cel. Natomiast zachęcam was oczywiście do zadawania kolejnych pytań. Mamy jeszcze bonusowe rzeczy, zostały nam jeszcze dwa pytania dotyczące Hamiltona, ale przerobimy je sobie, myślę, jak Marta będzie. Może przy jakimś Q&A albo przy jakimś kolejnym bonusie zobaczymy. No i oczywiście zachęcamy was do śledzenia dalej napisów końcowych, do wspierania nas dalej. Witamy kota. Pomachał ogonkiem, super. I widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Z nami był Radek Pisula, my się znowu Kastelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.